Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i kolejna mistrzyni. Mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska w sztafetach 4x400 metrów i indywidualna wicemistrzyni świata w biegu również na 400 metrów. Pierwsza polska medalistka mistrzostw świata na 400 metrów, Natalia Kaczmarek. Tak jest. Cześć, miło mi. Chciałabym zacząć rozmowę z Tobą dość nietypowo. Trochę się boję. Nie bój się. Myślę, że będziesz znała odpowiedzi na te pytania, chociaż prosiłaś, żeby było bez trudnych pytań. A szczerze, ja bym na te pytania nie odpowiedziała, które mam na początek. Więc zobaczymy, jak Ty sobie poradzisz. Taki mały słowniczek pojęć. Co to są tarcice? To są trudne pytania. Ja mam sobie coś do jedzenia, ale nie wiem. Nie wiesz, bo ja czytałam... Czy to z Warmii i Mazur? Coś z tartaka. Tarcice, z tartaku. Tartaku. No, możliwe, że chodzi ci o to pewnie, że mój tata tam pracuje. Może ja też pracowałam, ale to było tak dawno temu, że ja kompletnie nic nie wiem. No bo właśnie, słyszałam, że pomagałaś przy pracy w tartaku. Tak jest. I że przekładałaś tarcice. Ach tak, mogło to się tak nazywać, ale pojęcia nie mam, szczerze mówiąc, tak jak mówię, no pracowałam, miałam taki epizod, że tak powiem, ale to było 10 lat temu, myślę nawet więcej, 12 lat temu, więc no kawałek czasu temu plus, no nie powiem, żebym chętnie tam poszła, raczej zostałam lekko zmuszona, chociaż dobrze wspominam. To co przekładałaś, skoro nie wiemy, czy to były tarcice, czy nie? Nie, to po prostu były na początku faktycznie jakby takie odpady, więc zakładam, że to może być to, takie jakby jak tnie się deskę, to tam zostają z boku takie odpady i zakładam, że to może być to. Rozumiem, że nie był to element treningu siłowego, bo jeżeli mówisz, że 12 lat temu, to tak naprawdę wtedy jeszcze nie trenowałaś. Tak jest, zupełnie właśnie nie trenowałam i wysłał mnie tam mój tata, znaczy wysłał, no to też był tartak mojego taty, a wysłał mnie tam do pracy właśnie po to, żeby zobaczyć trochę, jak to jest pracować. Jeżeli nie będzie mi się chciało uczyć, że tak powiem, jak to jest pójść do pracy, trochę chciał mnie zmotywować, wydaje mi się, do nauki, do samorozwoju i myślę, że się udało. No zaczęłam później trenować, więc można powiedzieć, że nie poszłam w karierę naukową, ale myślę, że taka kariera też jest w porządku. To ciekawe, co mówisz, skąd była ta motywacja, dlatego że, nie wiem, patrząc na ciebie, na twoje życie, oczywiście i to w social mediach, i to w telewizji podczas startów, wydajesz się być bardzo porządną dziewczyną, taką, która wydaje się, że miała same piątki i szóstki w szkole i świadectwa z czerwonym paskiem, czy tak faktycznie była? Nie, chociaż no ja nie uczyłam się źle, nie miałam problemów z nauką. Myślę, że po prostu tym sposobem tata chciał mi pokazać właśnie troszkę inne życie i tak jak mówię, mnie trochę zmotywować, ale no nigdy nie miałam jakichś problemów z przejściem z klasy do klasy, chociaż tych czerwonych pasków też zawsze nie było. Wydaje mi się, że to raczej z mojego lenistwa, bo tak jak mówię, z nauką problemów nie miałam. Ale no, tych czerwonych pasków też nie było. Drugie pytanie ze słowniczka pojęć. Ale znowu to na pewno nie będę wiedziała. Teraz związane z tańcem, konkretnie z tańcem z buławą. Na czym polega taniec z buławą i co to jest buława? Tak, buława, nie wiem jak to wytłumaczyć, bo dla mnie buława to buława, ale tak... Też miałam taki epizod i też tańczyłam, chociaż ja więcej tańczyłam z pałeczką, to takie było trochę... ułatwienie. To była po prostu taka metalowa pałeczka zakończona dwoma kuleczkami po obu stronach i nią się kręciło, robiło różne takie triki, można powiedzieć, i tańczyłyśmy w takim zespole. To było takie, można powiedzieć, trochę taniec marszowy. Później to też ewoluowało właśnie w taki troszkę bardziej, nie wiem jak to może być, może do nowoczesności, bo mieliśmy taką bardziej współczesną muzykę i takie trochę bardziej współczesne układy, ale to też było, jak byłam w podstawówce, więc faktycznie kawałek czasu temu. Czyli twoja sportowa kariera rozpoczęła się od tańca, czy było coś jeszcze wcześniej? Ja nie wiem, czy to mogłam nazwać to sportem tak naprawdę, bo robiłam to bardzo amatorsko. Jeszcze wtedy to tak nie było rozwinięte. Później wiem, jak moja młodsza siostra też ona to znaczy trenowała, ćwiczyła. To wtedy oni zaczęli gdzieś na jakieś zawody. My to robiliśmy bardziej pod takim kątem. Ja też pochodzę z mojej miejscowości i wiesz, jak są jakieś na przykład...
nie wiem jak to nazwać, dożynki albo przemarsze na rynku, jakieś okazje takie, to my po prostu, to było takie umilenie oka, po prostu jak my tam sobie szłyśmy i tańczyłyśmy, takie różne można powiedzieć występy, więc nie nazwałabym tego sportem, robiłam to raczej chyba hobbystycznie i też dlatego, że po prostu to wydawało mi się fajne, a dużo dziewczyn to w mojej szkole robiło. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że średnio, żeby dojść do medalu olimpijskiego, potrzeba mniej więcej 15 lat treningu. Ty do złotego medalu olimpijskiego, jeśli dobrze policzyłam, doszłaś po 7. Poczekaj, to ja też policzę, bo mam mały problem, żeby to policzyć. W 2021 tak, 7 lat. Zaczęłaś trenować w 2014, czyli jako 16-latka. Tak, w zasadzie no, zaczęłam trenować chyba w 2013, ale w listopadzie, więc można powiedzieć, że tak na przykład. Że tak czy siak jako 16-latka. Tak, dokładnie. Dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno? Znaczy w sumie to dobrze, że tak późno się okazuje, tak, ale generalnie dość późno. Tak, dosyć późno, no jakoś nie miałam okazji, bo właśnie przez to, że pochodzę z tej małej miejscowości, tam po prostu nie było... Drezdenko, dodamy. Tak. Nie było żadnego klubu, ani żadnych trenerów, więc tak naprawdę nie miałam no, gdzie trenować i jak trenować. Zawsze lubiłam sport, chodziłam do klasy sportowej, ale no, u nas można ale powiedzieć... Ale już w Drezdenku? Tak. Aha. Ale było tak... A jakie to tam były dyscypliny wtedy? Właśnie my głównie graliśmy w siatkówkę, no i wszyscy grali w tą siatkówkę, ja też grałam, ale no robiłam to po prostu, bo że tak powiem, tak robiliśmy, ja się super jakoś w tym nie odnajdywałam, chociaż no niektórzy chcieli ze mnie zrobić siatkarkę, nieskutecznie. I zawsze byłam dobra w bieganiu i miałam takie momenty, że jeździłam na przykład na jakieś zawody przełajowe czy tego typu rzeczy i tam nawet je wygrywałam. I trenerzy proponowali mi jakieś treningi, tylko że to nie było w moim mieście, więc ja jako powiedzmy, nie wiem, 13-14-latka, no gdzieś tam rodzice nie chcieli, żebym się przeprowadzała, czy gdzieś dojeżdżała po nie wiadomo ile na te treningi. I w sumie z tego względu nie trenowałam, a później poszłam do liceum, do Gorzowa, gdzie już mieszkałam w internacie, byłam na miejscu i tam też był klub, trener, zostałam zauważona i dlatego zaczęłam trenować. Zostałaś zauważona, bo nie trenując wygrywałaś z tymi, które tak trenowały, jest, prawda? Tak, znaczy raz na początek wygrałam, bo tak samo po prostu poszłam na biegi przełajowe w Gorzowie. W Gorzowie to były, nie wiem czy to były powiatowe czy miasta, już też do końca nie pamiętam, ale poszłam na te biegi przełajowe, po prostu ze szkoły zostałam wystawiona, bo też nie byłam w szkole sportowej, tylko w normalnym już liceum. I właśnie idąc na te biegi przełajowe, w sumie zapytałam się, tam były jakieś tam dziewczyny z tej mojej szkoły i jedna z nich trenowała generalnie w mojej grupie już przyszłej wtedy i ona skakała w dal akurat i się jej pytam, czy no jak tu się biega, czy mam jakieś szanse, żeby tam pobiec dobrze, ona no, że okej, ale tu dziewczyny już startują, które trenują właśnie z tego klubu, więc no, żeby tam się nie nastawiała też na nic. I wygrałam właśnie z nimi, więc wtedy trener, jak do mnie podszedł, to był po prostu podekscytowany. Znaczy najpierw zapytał, czy właśnie gdzieś trenuję, bo myślał pewnie, że jestem z jakiegoś klubu. Jak ja mu powiedziałam, że nie, no to już od razu mnie zachęcał, żebym tam przyszła na trening, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć. A to były jakie dystanse wtedy na tych przełajach? Myślę, że około 500 metrów, bo to takie... Takie krótkie przełaje. Tak. I wiesz, tam na trawie rozstawione takie barierki, więc myślę, że to dokładnie nawet nie było zmierzone, ale myślę, że około 500 metrów. Aha, czyli takie raczej... Tak. Myśląc o przełajach, myślałam 2,5-3 kilometry, coś takiego. Wydaje mi się, że to później dopiero. Bardziej zbliżone do okrążenia jednego stadionu. Tak, dokładnie. Czyli taki twój dystans. Tak, dokładnie. Od zawsze to był mój dystans. No dobrze, ale nie od zawsze byłaś typowana do biegu na 400 metrów. Najpierw mówisz siatkówka, taniec z pałeczką w międzyczasie, ale potem miałaś zostać wieloboistką. Myślę, że to dużo powiedziane, że miałam zostać, ale faktycznie jak przyszłam na te pierwsze treningi, no to... Trener, może nie, że nie wiedział co ze mną zrobić, ale myślę, że chciał sprawdzić mnie we wszystkim, bo też mnie do końca nie znał, widział, że jestem w miarę szybka, w miarę skoczna, więc myślę, że chciał sprawdzić mnie we wszystkich konkurencjach, żeby zobaczyć co dalej będziemy robić. A też miał w sumie wtedy w grupie trochę wieloboistek, więc można powiedzieć, że na tym się znał, nawet bo właśnie miał jakieś medalistów Mistrzostw Polski w wieloboju. Więc tak próbowałam tego wieloboju, ale niestety skok zwyż mnie pokonał i nie umiałam tego przejść po prostu, więc zrezygnowaliśmy z tego tak naprawdę jeszcze przed moimi jakimikolwiek startami, bo nie potrafiłam się przełamać i gdzieś tam przeskoczyć nad tą poprzeczką, w sensie zatrzymywałam się albo przebiegałam, albo ją zrzucałam, więc to nie miało kompletnie sensu, no bo jak wiesz, z zerówką wieloboju, w sensie zerówką w zwyżu wielobój mógłby średnio wypaść, więc zrezygnowaliśmy zanim jeszcze tak naprawdę zaczęłam. Czyli generalnie nie lubisz przeszkód?
Dokładnie. I tak później miałam biegać płotki. Trener mnie szykował na płotki i to było nawet fajne, mi się to nawet podobało, tylko że na 400 jakoś tak się wywracałam i na 4 moje biegi 2 zakończyły się przed metą, więc też zrezygnowaliśmy, więc nie lubię przeszkód, jednak chyba wolę płaskie 400 i już potem zostaliśmy przy tym. Ale też nie wiem, czy czytałam, czy czytałam to chyba akurat, że przy płaskim biegu na 400 metrów przeszkody też się mogą pod nogami pojawić. Tak, mogą. No tak, raz mi się zdarzyło, jakiś tam parasol mi gdzieś pod nogi wpadł, ale faktycznie to jeszcze było... to było gdzieś na początku, wydaje mi się, że pierwszy albo drugi rok. Wydaje mi się, że to jest taka długa historia trochę, ale ja startowałam chyba w pierwszym roku wtedy i trener chciał mnie ciągle na te 400, bo też miałam jakiś taki w miarę wysoki wynik w kraju, można powiedzieć, że tam byłam, nie wiem, w pierwszej piątce czy nawet wyżej. I on chciał, żebym na Mistrzostwach Polski, to były moje pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, żebym biegała płotki. Ja tam prosiłam go, żeby nie, no ale on mnie trochę zmuszał i dobra, to teraz masz ostatnią szansę, biegasz płaskie, jak pobiegniesz tam jakoś w miarę dobrze, to wystawiamy cię na płaskie. No i ja biegłam to płaskie, byłam trochę zestresowana, no bo jeszcze chciałam powiedzieć dobrze, żeby biegać. No i ten parasol nieszczęsny mi wpadł pod nogi i pobiegłam tak średnio. I trener chciał mnie wystawić na te płotki, ale i tak w końcu go wybłagałam. Nie wiem, wydaje mi się, że przed samymi mistrzostwami Polski, żebym biegała tu płaskie, bo ja mówię, no nie ma szans, że dobiegnę po prostu. Mówię, to jest 50% szans, są 2 biegi, więc to nie ma po prostu prawa się udać. I w sumie wystawił mnie na to płaskie i wygrałam, więc opłacało się. I teraz tak, i szybkość, i wytrzymałość musi być na 400, prawda? Musi być, tak. Masz to twoim zdaniem wrodzone, czy zanim zaczęłaś biegać w tych przełajach, które zaczęłaś wygrywać, to w tym Drezdenku, nie wiem, biegałaś dookoła domu, pola, ulicy, bloku, czegokolwiek? Wydaje mi się, że no, mam jakieś tam genetyczne uwarunkowania, bo moja rodzina jest też sportowa i rodzice gdzieś tam też trochę trenowali, moja starsza siostra też podobno była bardzo utalentowana, choć szybko zakończyła swoją karierę, ale no ludzie tak mówili, którzy widzieli, jak tam biega i też osiągała całkiem fajne wyniki. Więc wydaje mi się, że mam to trochę genetycznie, ale dzieciństwo też na pewno mi pomogło, no bo wychowywałam się na wsi i zdecydowanie dużą część mojego dzieciństwa spędzałam na dworze bardzo, bardzo aktywnie, więc to też na pewno mi pomogło. I nie wiem, ale czy ja jestem jakaś szybka, tego bym nie powiedziała. Mogłabym być szybsza, ta szybkość wrodzona nie jest taka jakimś moim super atutem, teraz jest na pewno wypracowana, ale taki dryg do biegania miałam zawsze. To jak nie szybkość, to co? Miałaś? nie wiem, ale wydaje mi się, że to 400 naprawdę jest trochę mi pisane, bo zawsze w miarę dobrze wytrzymywałam te dystanse. Faktycznie taka wytrzymałość szybkościowa była mi... Nie wiem, czy bliska co dobre określenie, bo ciężko to sprawdzić w ogóle, ale że zawsze na tych biegach właśnie takich przełajowych, czyli te 500 metrów jak było, czy coś koło tego, to wiadomo, że na początku każdy rusza i każdy jest obok siebie, bo każdy rusza gdzieś tam, no tak jak to dzieci w ogóle, jak najszybciej i wydaje mi się, że ja na tym dystansie zyskiwałam. No to wracając do tych 15 lat, których potrzeba do medalu olimpijskiego przeważnie i twoich 7. Tak. I do tego, że jednak te predyspozycje genetyczne masz, no to w tych twoich sukcesach z Tokio i dalej z Budapesztu, a więc medalu indywidualnego na 400 metrów, jak procentowo byś podzieliła twój talent, a twoja praca? No bo wiadomo, że ciężka praca też jest przez ciebie wykonywana każdego dnia. Ale mówię, tych pierwszych, bo w zasadzie Tokio to twój jeden z pierwszych seniorskich sukcesów wielkich poza Mistrzostwami Europy 2018, gdzie biegłaś w biegach eliminacyjnych w sztafecie. No to potem był sukces duży juniorski w 2019, potem pandemia, już Tokio. Tak. To ile w tym Tokio twojego talentu, a ile ciężkiej pracy, jeżeli one razem zsumują się do 100? Mhm. Patrząc też na inne koleżanki chociażby. Tak, ciężko to tak podzielić, ale... Wydaje mi się, że talent jest potrzebny na pewno, no bo talent jest przede wszystkim potrzebny po to, żeby ktoś cię zauważył, żeby w ogóle zacząć trenować, no bo wydaje mi się, że większość ludzi po prostu zaczyna trenować przez to, że jakoś no są zauważeni właśnie, czy dobrze się czują w tym, co robią. Ale no, wydaje mi się, że w seniorskich osiągnięciach rzadko kiedy sam talent wystarcza, jeszcze może za juniora tak, ale później już nie, więc ja bym to tak podzieliła 85 do 15. Dla ciężkiej pracy. Też jak ty biegniesz swoje biegi, nawet jak biegłaś finał Mistrzostw Świata, to patrząc na ciebie,
okiem laika, absolutnie nie znam się na treningu na 400 metrów. Tylko nie muszę się, nie męczę, proszę. Ale to wygląda, jak gdybyś miała jeszcze niemożliwe rezerwy. I jakbyś nie była zmęczona właśnie. Ja wiem, jakbyś tą końcówkę biegła na dużym lajcie. Wszyscy mi to mówią, ale to zupełnie tak nie jest. Ja wiem, że ja tak, znaczy nie wiem, że tak wyglądam, nie widzę się, ale wszyscy mi to mówią. Ja raczej mam też taki styl biegu, że raczej biegam luźno. To chyba bardzo dobrze, nie? Chyba bardzo dobrze, tak mi się też wydaje. Ale no męczę się potwornie i to muszę ci przyznać, że no startuję tam na meetingach międzynarodowych, czy na Mistrzostwach Świata, czy no na Mistrzostwach Polski, gdziekolwiek. I jestem jedną z najbardziej zmęczonych osób po starcie. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Widzę, jak inni się zachowują, a jak ja po prostu się męczę i mi jest... No jest mi bardzo ciężko wstać po starcie. Często gdzieś tam z 20-30 minut zajmuje mi samo podniesienie się, można powiedzieć. Więc no bardzo cierpię. Ale dlaczego tak jest, nie wiem. Mnie to bardzo cieszy natomiast, że jest tak, że powiedzmy dopiero za tą metą mnie łapie to zmęczenie, a nie w trakcie biegu. Bo wydaje mi się, że właśnie tym... Taka jest różnica, że powiedzmy jak biegnę z jakimiś innymi dziewczynami, wychodzimy na tą ostatnią prostą, to ja zaczynam już, można powiedzieć, mrozić na tym biegu i one zaczynają... Znaczy wszystkie zwalniamy, ale one bardziej zwalniają niż ja. A ja po prostu wytrzymuję może trochę bardziej i łapię mnie dopiero po starcie. To jest super, można powiedzieć, atut moim zdaniem. Po starcie, po starcie. Po tym, jak zejdziesz ze stadionu, skończysz wywiad i zgasną kamery, to pewnie wtedy, tak? Tak. I no moim zdaniem to jest super atut, bo tak jak mówię, no wytrzymuję do końca ten bieg, ale cierpię niesamowicie. No naprawdę, cierpię niesamowicie po tych startach i czasami jest to coś strasznego, jak sobie o tym myślę. Raczej o tym nie myślę, bo nie chcę sobie psuć humoru przed biegiem. No ale to jeszcze o tym cierpieniu, bo tego się nie pokazuje w telewizji. W social mediach też raczej tego nie pokazujecie, ale jak często, czy po treningu, czy po starcie zdarza ci się zwymiotować? Muszę się przyznać, że ostatnio coraz rzadziej. Chyba się trochę zaadaptowałam do tego treningu. Jest trochę lepiej, bo ostatni raz wymiotowałam w tamtym roku chyba. Chociaż nie, na pewno gdzieś w lato, ale nie pamiętam teraz. Ale no zdarzało mi się to często, tak jak mówię, teraz coraz rzadziej, wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, że mam coraz więcej startów za sobą i no coraz więcej lat tego treningu, więc też coraz ciężej mi jest się zmęczyć na treningu tak mocno, ale no zdarza mi się, najbardziej taki dla mnie pamiętny ostatni start to było na hali w Liwię w tamtym roku, jak startowałam na hali. Po prostu to było coś strasznego. Ja zwymiotowałam z 30 razy. Ja już po prostu, mi było głupio, bo pan mi przyniósł jakieś chusteczki, bo ja nie zdążyłam w ogóle odejść stamtąd. To jest trochę no, niesmaczne, co mówię, ale ja jakby wyszłam tylko z hali, jakby oni tam mi zrobili zdjęcia, ja wyszłam tylko z hali i stanęłam w takim rogu i po prostu nie mogłam stamtąd pójść. Tam biegali zawodnicy, oni się rozgrzewali, ja nie mogłam się ruszyć stamtąd. Ja nie wiem, czy w życiu czułam coś takiego. No po prostu... To było straszne, pan mi przyniósł chusteczki, zakrył mi to wszystko, a ja dalej, no naprawdę, zmiotowałam z 20 razy i nie umiałam się po prostu opanować. I fakt, że to wydaje mi się, że to jest też wina hali, bo na hali jest mega duszno, to był też mój pierwszy start, więc to wszystko się tak super skumulowało, ale no jedno z gorszych chyba przeżyć w moim życiu, po prostu nie wiedziałam, co się dzieje naprawdę. A po którymś biegu na igrzyskach albo ostatnich Mistrzostwach Świata zdarzyło ci się? Czy już nie, na Mistrzostwach Świata na pewno nie, chociaż po moim biegu finałowym też długo bardzo dochodziłam do siebie, tam leżałam też myślę, że z 30 minut, albo to było po sztafecie, już nawet nie pamiętam. Ale udało się jakoś przetrwać, że tak powiem, ale też długo dochodziłam do siebie. No ja generalnie mam coś takiego, że raczej długo dochodzę do siebie po tych biegach i naprawdę to zmęczenie u mnie jest bardzo duże, ale mówię, mi się wydaje, że to jest taki, że potrafię dać siebie ze 120% na bieżni i trochę później za to płacę. A czy prowadzicie te na przykład pomiary poziomu twojego zmęczenia na podstawie chociażby tego urządzenia, które masz na prawym nadgarstku? Tak. Czy to ci pokazuje, jak bardzo jesteś zmęczona i to jest jakiś wynik procentowy do twojego maksymalnego zmęczenia, które kiedyś osiągnęłaś? Jak to wygląda? Znaczy akurat na tym urządzeniu, że tak powiem, wydaje mi się, że to działa trochę inny sposób, bardziej na bazie naszego tętna, rytmu zmienności serca i tak dalej. To pokazuje jakiś tam poziom regeneracji. I w sumie sen na przykład, myślę, że też na poziomie tego snu w sensie mierzy to tą regenerację.
Jeżeli pytasz o to, co jest po starcie, raczej jest słabo, nawet jeżeli śpię. Właśnie to jest takie dziwne, bo nawet kiedy ja idę spać po starcie, co jest też ciężkie, bo często te starty są wieczorem, czyli na przykład 22, 21, no to praktycznie mam noc nieprzespaną już, bo zanim wrócisz do pokoju, umyjesz się, zjesz i te emocje w ogóle opadną, co jest po prostu strasznie długo to trwa, bo no, adrenalina też jest wysoka, zmęczenie jest wysokie, więc naprawdę jest ciężko zasnąć, więc często są to późne godziny nocne i ten sen jest w ogóle bardzo słaby jakościowo, przez to właśnie, że mi się wydaje, że tętno jest wysokie i ten organizm potrzebuje czasu, żeby wrócić do siebie i do tej homeostazy, to strasznie, no dużo czasu mu zajmuje. To zazwyczaj po takich zawodach rano mam bardzo niski poziom regeneracji. Mierzymy też ogólnie laktat, czyli kwas mlekowy na treningach, ale no po zawodach tego nie mierzymy, to po pierwsze, bo to nie ma za dużego sensu, bo no, pewnie by był bardzo wysoki, ale to nic nam nie daje jakby w kontekście treningowym, bo to jest oczywiste, że mam się jak najbardziej zmęczyć generalnie na tych zawodach. No i to by było ciężkie, bo musiałabym schodząc z bieżni od razu zacząć to mierzyć, a wiesz, jak wygląda po starcie jakby ten czas, to by było dosyć trudne. Nie, bo bardziej pytam o coś takiego a propos tego, że po tobie tego nie widać, a mówisz, że jest jedno z największych tych zmęczeń. Czy kiedyś porównywałaś, nie wiem, z Justyną, z Małgosią, z Anią Kiełbasińską? Tak. Że mi pokazuje moje zmęczenie na poziomie, nie wiem, 92%, a ona ma 84%. No, bardziej o takim... To znaczy, no nie, raczej z dziewczynami tutaj nie porównywałam, bo nie wszyscy używają takich rzeczy, to po pierwsze. A po drugie, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie miałoby sensu, żeby to porównywać, bo każdy jest właśnie trochę inny i każdy też no zawsze inaczej takie wyniki mu się pokazują, ale no jak mi nie wierzysz, że tak powiem, no musiałabyś mnie po prostu zobaczyć. Mi się wydaje, że to po prostu widać, tylko tak jak mówisz, tego nie pokazuje się w kamerach. Ja po prostu jeszcze na tej adrenalinie jestem w stanie tam sobie trochę pomachać, pobiegać, dać wywiad, a później dopiero tak naprawdę, kiedy ona zejdzie, no to ja dopiero zaczynam być zmęczona, ale no tylko kamery nie pokazują i ja się bardzo cieszę, jak mam być szczera. No wiadomo, że to pewnie dla kibiców byłoby może fajne, ale no myślę, że nie, ja bym nie chciała, żeby ludzie mnie oglądali w takim stanie, bo to jest naprawdę nieprzyjemne. Znaczy, wiesz co, myślę, że to na pewno nie fajne, nie wygląda fajnie, ale dopiero wtedy to tak, pokazuje, no, jaki tak, to jest tak, wysiłek, tak. Tak, bo mówię, bo tak to się wydaje, że no to tak, przychodzi tak. Z taką może tak być. Wielką lekkością. Może tak być, ale chyba jednak wolę tak, jak jest, jak nikt tego nie pokazuje, ale tak jak mówię, no jest to zmęczenie ogromne. Myślę, że czasem kibice mogą zobaczyć po prostu z trybun, bo ja czasami nie zdążę wejść, w sensie wyjść jakby do... na zewnątrz, tylko wiesz, czasami tam X-zona jest jakby tak na zewnątrz i kibice to, że tak powiem, widzą, więc czasami mi się zdarza tam trochę poleżeć. Więc kibice, którzy są na stadionie, myślę, że czasami są w stanie to dostrzec. Ten okres, który okres do imprezy docelowej, ile czasu przed, jest treningowo najgorszy? Najgorszy? Najgorszy jest taki, można powiedzieć, jak się zaczyna startować w czerwcu, taki kwiecień, czyli no do imprezy docelowej myślę, że to są może z 3 miesiące, 2-3 miesiące. 4 czasem, jeśli sierpień. No, powiedzmy, że koło sierpnia, no i że ten kwiecień jest najgorszy, bo jest jeszcze taki, że trenuje się duża jest objętość, a jest już taka zwiększona intensywność i biega się, można powiedzieć, i szybko, i dużo. To ile wtedy czasowo ci zajmują treningi? No to zależy jakie na pewno, bo są treningi krótsze i treningi dłuższe. Zdecydowanie najdłużej zajmuje mi siłownia. To jest straszne, ale zajmuje mi 3 godziny. Naprawdę. Jesteś jej fanką, czy nie? Ogólnie lubię, ale nie taką, jak robię teraz. No jest tego dużo, jest mi ciężko, po prostu już po tych 2 godzinach na siłowni już bym chciała iść do domu, a jeszcze mam coś robić i już tak czasami mam naprawdę ochotę wyjść po prostu stamtąd, więc no jest długa po prostu. A jeżeli chodzi o biegowe, no to są dłuższe biegowe i krótsze, bo przychodzimy i czasami biegamy mniej odcinków, taką na przykład szybkość i zajmuje to mało czasu, a czasami przychodzimy, jest dużo tych odcinków i zanim ja się rozgrzeję i pobiegam i się sumuję te wszystkie przerwy, to też zajmuje niecałe 2 godziny, więc zależy jaki trening, ale myślę, że tak przeciętnie takie biegowe 1,5-2 godziny, a ta siłownia najdłuższa 3 godziny. A najgorsze treningi biegowe dla ciebie to które?
Nie wiem, ja chyba nie mam takich, co nie lubię treningów. Naprawdę, ja treningi mi sprawdzają... Poza siłownią. Poza siłownią. Siłownię też lubię, tylko teraz jest taka trochę mniej przyjemna. Czekam, aż zejdziemy z obciążeń. To duże ciężary po prostu? To, czy duże ciężary też, jak dla mnie ja robię. W sensie często podchodzę już powiedzmy do tych maksymalnych ciężarów i no, to jest wymagające. To jakie są twoje maksymalne ciężary? Zależy na to. Nie wiem, robisz zarzut? No. Tak, no zarzut 75 kilo. Nie jest to jakoś bardzo dużo, no ludzie podnoszą więcej. No, ale z pewnością więcej niż ważysz. Tak, więcej niż ważę. No, więcej niż ważę. Nie, no staram się, nogi mam na pewno dużo mocniejsze, też nie robię jakichś tam pełnych przysiadów, robimy raczej do kąta prostego, ale staram się cały czas zwiększać te ciężary, staram się podchodzić pod maksymalne, robić te życiówki, no w tym sezonie mało mi się udało zrobić życiówek na siłowni, jestem w sezonie przygotowawczym, więc jeszcze o to walczę, mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej, ale zgubiłam wątek. Mówiłyśmy o tych najgorszych treningach biegowych. Jeżeli chodzi o treningi biegowe, to sprawia mi dużą przyjemność. W sensie nawet jak przychodzę czasem, ogólnie obiecałam sobie, mogę to powiedzieć głośno, nie wiem koniecznie, czy trener to usłyszy, ale po RPE obiecałam sobie, że nie będę narzekać na treningach wcale. Bo ciągle mówię trenerowi, że chcę mocniej trenować, a potem przychodzę i narzekam trochę, bo zobaczę ten trening i wiem, że on jest taki mocny i po prostu jest mi tak... Boję się, że go nie dam rady zrobić i trochę mu marudzę i stwierdziłam, że teraz już tak nie będę robić, żeby po prostu no, spróbować, jeżeli nie dam rady, to nie dam rady, jakby trudno, ale żeby powalczyć i starać się zrobić też te treningi. Więc nawet jak przychodzę i wiem, że są mega ciężkie treningi, to nawet jak czasem marudzę przed, to i tak najczęściej jestem zadowolona po, bo po prostu sprawia mi to satysfakcję, że nie wiem, że pobiegłam super trening, że zmęczyłam się, ale wiem, jakie to efekty przynosi, więc nie jest tak, że ich nie lubię. Czasami przychodzę i z trochę gorszym nastawieniem, ale koniec końców po treningu jestem zadowolona i nie uważam, żebym nie lubiła tego treningu. Nagrywamy to tuż przed twoim wylotem na Teneryfę, a więc na kolejne zgrupowanie. O tych zgrupowaniach bym teraz chciała też trochę porozmawiać. Z kim najczęściej latasz i czy często zdarza ci się polecieć na jakieś zgrupowanie z Konradem Bukowieckim, mistrzem Europy z 2018 czy 2019 w pchnięciu kulą? No i twoim narzeczonym? Najczęściej latam z trenerem. Tylko? Nie, no nie. Ogólnie wiadomo, że jakby po prostu zazwyczaj, zawsze latam z trenerem, bo po prostu no, po to też lecę na to zgrupowanie, żeby być tam z trenerem, więc to jest osoba, która właściwie zawsze jest, można powiedzieć, nieważne jakby na inne osoby, no to trener zawsze jest. Ale jeżeli chodzi o Konrada, to różnie nam się zdarza. W tamtym roku byliśmy bardzo dużo na zgrupowaniach razem, akurat tak się udało złożyć kalendarz, że i mieliśmy te same imprezy, można powiedzieć, że w tym samym czasie lataliśmy i jakoś w te same miejsca lataliśmy. W tym roku jest trochę gorzej. W sumie teraz byliśmy trochę razem, ale teraz w zasadzie do maja raczej będziemy cały czas osobno. Więc no w tym roku jest trochę gorzej, ale też taki specyficzny rok. No, Konrad miał startować halę, no nie startuje ostatecznie, ale też dlatego nam się trochę ten kalendarz rozjechał, bo już miałam zaplanowany właśnie na przykład ten obóz. A potem, jak wiesz, mamy Mistrzostwa Świata na Bahamach, więc no, Konrad nie jest biegaczem. Więc biegnie w sztafecie. Nie biega w sztafecie. Ale może by się nadał do którejś. No, robi czasem sprawdziany i się śmieje, że mógłby być sprinterem, tylko no, musiałby trochę tam przygotować i zrzucić, tak. Ale no, jeszcze nie ten etap. No to pytanie od mojego kolegi w takim razie. Powiedziałyśmy, uściśliłaś. Konrad, medal Mistrzostw Europy 2018 rok. Potem troszkę kontuzji, a ty w zasadzie od tego 2018 odżyłaś. I teraz tak, co ty zrobiłaś z Konradem? Proszę nie zadawać takich pytań. I co on zrobił z tobą? No mam nadzieję, że ja nie... Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, nie, tak? No wiem. Śmieję się. Wy poznaliście się w roku? W 2018. No właśnie. Mam nadzieję, że ja nic nie zrobiłam, że to nie jest moja wina. No ja absolutnie tutaj nie katuję go niczym w domu, żeby miał później kontuzję. No tak się złożyło. Wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, że no, on dużo wcześniej zaczął trenować niż ja, w sensie tak w ogóle. I też miał super wyniki za, można powiedzieć, juniora młodszego, juniora, więc wydaje mi się, że to jest też kwestia tych przeciążeń przez całe lata, że gdzieś to tam wychodzi. No ja później trochę zaczęłam trenować, więc można powiedzieć, że
że ten chyba czas trochę mi się, dużo później. Dokładnie, że ten czas mi się trochę przesuwa po prostu, bo no zaczęłam, podejrzewam, że kiedy ja zaczęłam trenować, to on już był na bardzo wysokim poziomie. Więc wydaje mi się, że ten czas jest u mnie trochę inny, ale no każdy ma taki swój czas i to jest ciężko stwierdzić, czy pytanie, że nie wiem, że jakby on wtedy nie trenował, czy by lżej trenował, czy robiłby coś innego, czy teraz by był w innym miejscu, no nie wiadomo, więc wydaje mi się, że ciężko stwierdzić, ale ja jakby wiem, jaki on jest utalentowany. Myślę, że te wyniki, które on za juniora i za seniora zresztą też osiągał, pokazują to, więc wierzę w to, że po prostu jak go już wszystko przestanie boleć, to będzie jeszcze naprawdę dobrze i też wtedy będziemy razem się cieszyć z tych naszych wspólnych sukcesów. Trzymam za to bardzo mocno kciuki i tego wam życzę, ale tego waszego wątku jeszcze się troszeczkę przytrzymam. Jakie były okoliczności waszego poznania? No raczej były bardzo proste, po prostu poznaliśmy się na obozie w RPA. Znaczy poznaliśmy, jakby wcześniej już gdzieś tam się znaliśmy, ale tam poznaliśmy się bliżej, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, można powiedzieć, i po prostu zakolegowaliśmy się na początek, no i tak już dalej poszło. Mi się wydaje, że to jest całkiem naturalne, bo po prostu no wiadomo, że to lekkoatletyczne środowisko jest takie hermetyczne, wszyscy się znają raczej i gdzieś tam dużo tego czasu się spędza ze sobą właśnie na zgrupowaniach, więc to było takie naturalne. I też parę tych lekkoatletycznych związków tak, powstało. Było, albo jest nawet parę. Chociaż już coraz, no niektóre się rozpadają, niektóre zostają, ale tak. Jeszcze powstają nowe. Tak, powstają nowe, dokładnie. No ale to jest, wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne, bo tak jak mówię, no dużo czasu spędzamy razem, jesteśmy na tych zgrupowaniach, gdzieś tam cały czas się przecinamy. Wydaje mi się, że też mamy podobne zainteresowania, no bo trenujemy gdzieś tam, więc no nie jest trudno się poznać. No tak, no ale nie dokończyłaś jeszcze poza trenerem na te zgrupowania, tak, tak. To z kim najczęściej latasz? No bo wyszło, że w tym roku nie z Konradem. Nie z Konradem, ale z kim najczęściej latam? No wcześniej w sumie dużo latałyśmy z dziewczynami wspólnie, ale teraz trochę to się tak rozmija, bo te grupy się trochę pozmieniały i też właśnie dużo osób ma trochę inne preferencje, właśnie na przykład niektórzy startują, ale niektórzy nie startują, więc no to też przez to się tak troszkę zaczęło rozmijać. Ale z kim jeszcze latam? Z fizjoterapeutą. I to chyba tyle. O, czyli to nie jest tak, że masz jakąś trochę większą grupą, z którą Nie, zupełnie teraz nie. No bywa tak, że czasami jesteśmy więcej osób na obozach, ale właśnie bywa tak na Teneryfie, że tak powiem, będę sama, więc no to zależy od zgrupowania. W sensie jesteś, tak, jak teraz mamy premierę. Tak, dokładnie, jestem na Teneryfie sama, ale to mówię, to też zależy od tego po prostu, jak się układa ten kalendarz, bo ja po prostu lecę na Teneryfę, dlatego że nie startuję tej hali i chcę trenować w dobrych warunkach, bo jak widzisz, albo, znaczy teraz widzisz, w Polsce jest średnio, nie wiem jak będzie to leciało, ale no teraz jest mniej sympatycznie, jest ciężko po prostu trenować, w sensie ciężko, no da się, no wiadomo, że się da, ale ja no jakiś mam cel na ten rok i chcę potrenować bardzo mocno, a wiadomo, że w dobrych warunkach będzie to łatwiej osiągnąć. Trenujesz sobie na tej Teneryfie tak. Z trenerem, co robisz w czasie wolnym? Jak odpoczywasz? Bo domyślam się, że odpowiesz mi, odpoczywam i się regeneruje, no to jak tak. Odpoczywasz i jak się najlepiej regenerujesz oprócz snu? Jak się najlepiej regeneruję? Na pewno lubię być na świeżym powietrzu, jak jest taka pogoda, czy jak jestem w RPA, czy na Teneryfie, gdzie jest to słoneczko. Czyli słoneczko, plaża? Dokładnie. Nie, no plaża średnio, ale jakiś basen albo po prostu spacer, też zależy, jaka jest pogoda, bo no, ja bardzo nienawidzę się opalać. I jak jestem w RPA i tam jest 30 parę stopni, to ja właściwie jestem tylko w cieniu albo w basenie, bo jest po prostu dla mnie za ciepło, ale na Teneryfie mam nadzieję, że ta temperatura będzie trochę niższa i może tam właśnie sobie poleżę trochę na słoneczku, bo no na pewno lepiej odpoczywam, w sensie mi jest lepiej na świeżym powietrzu niż w pokoju, zwłaszcza jak jestem sama i po prostu siedziałabym w tych czterech ścianach cały czas, więc albo jakiś spacer, że tak powiem kawka, jakieś ciasteczko, ale też na pewno jakieś książki, właśnie zaopatrzyłam się w parę na czytniku, bo do RPA nie wzięłam ze sobą czytnika i trochę ubolewałam nad tym, bo właśnie nie miałam co czytać, także na pewno będę sobie... Co teraz będzie? Różne książki mam. Właśnie ogólnie zaczęłam czytać książkę Jak działa mózg, czyli o funkcjonowaniu naszego mózgu i o tym, jaki, powiedzmy, na to, co robimy i co jemy, ma wpływ na niego. Tylko że no, jest trochę ciężka, w sensie jest dużo anatomii i takich rzeczy, więc do RPA właśnie wzięłam tylko ją, żeby sobie czytać, ale wieczorami bywało ciężko, bo po 5 stronach już zamykały mi się oczy, dlatego teraz postanowiłam, że oprócz niej wezmę sobie jakieś takie lżejsze pozycje, jakieś kryminały czy coś takiego, żeby się trochę też rozluźnić.
Czyli bardziej kryminały, czy bardziej romanse? Bardziej kryminały. Okej, w tę stronę. Kolejne pytanie dotyczące tego, że odpuściłaś ten sezon halowy, no już to wytłumaczyłaś, że chcesz uniknąć kontuzji, że biega ci się w hali gorzej, że ta stopa się układa nieco inaczej, ale biegłaś sprawdzian na 300 metrów, 35,52, nieoficjalny rekord polski i twój rekord na 300 metrów pobity o ponad sekundę. Czy to oznacza, że poprawisz się w sezonie startowym o ponad sekundę na 400? Oby tak było. Bardzo bym sobie tego życzyła, ale to jest bardzo trudne. Jeżeli chodzi o 300 metrów, no to rzadko się to biega i w sezonie w ogóle na dworze biega się jeszcze rzadziej chyba niż na hali, więc ja to biegłam raz i to było, nie wiem, to nawet chyba nie było w tamtym roku. W 2022 Suwałki? No właśnie, tak. I tam były naprawdę beznadziejne warunki, więc myślę, że tam bym też pobiegła szybciej i teraz bym trochę mniej się poprawiła, ale na pewno teraz jestem w lepszej formie niż byłam. Tak czy siak wydaje mi się, że ten wynik jest naprawdę dobry i pokazuje, że jestem w bardzo dobrej formie. Mi on powiedział po prostu, że szybkościowo jest całkiem fajnie, że jesteśmy w dobrym miejscu i też ja się przetarłam fajnie, bo no wiadomo, że oprócz treningów czasem człowiek chce wystartować, żeby i poczuć tą adrenalinę i trochę po prostu czegoś innego, a nie tylko ciągle te treningi, więc ja jestem bardzo zadowolona z tego względu, że właśnie... I to były dobre sprawdziany i ja się trochę pobawiłam przy tym, ale nie wiem, czy to oznacza, że poprawię się o sekundę na 400. 49-48 to twoja aktualna życiówka, drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki do rekordu Ireny Szewińskiej, który ma już w tym roku 48 lat, dobija do tej 48. 0,2 sekundy. Ale tak naprawdę spojrzałam sobie na światowe listy, spisałam te wyniki. I tak, Femke Bol w tym roku już 49,24 w lutym, a w zeszłym roku Amerykanka 48,74, Dominikanka 48,76. Pobicie 48-letniego rekordu Ireny Szewińskiej, który dał jej złoto w Montrealu, może w ogóle nie dać medalu w Paryżu. Co ty na to? Myślę, że tak nie będzie. Myślę, że taki wynik da medal. Na pewno nie złoty, znaczy wątpię, żeby był złoty, ale myślę, że medal da. Ale też no, imprezy rządzą się swoimi prawami, jak wiesz. No, ja myślę, że jak zobaczysz wyniki z tamtego sezonu listy, to ja też nie skończyłam na drugim miejscu, w sensie w tabelach wynikowych, tylko nie wiem, piątym, szóstym pewnie, więc... Ale ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata. Same wyniki też nie biegają, bo... No, czasami tak jest, że ktoś po prostu ma super dzień. Nie, no, też stadionowi nie jest nierówny, ktoś pobiegnie w jakichś tam warunkach, ktoś właśnie pobiegnie w kwietniu, na wysokościach, cokolwiek, więc na pewno te wyniki da się osiągnąć super, ale wydaje mi się, że potem jest ważniejsze to, co się dzieje właśnie na tej imprezie głównej. Więc wydaje mi się, że na igrzyskach taki wynik da medal, zwłaszcza, że jest, znaczy ja nie wiem, jak to będzie do końca wyglądało, no ale jest nowa formuła, mianowicie te repasaże. Nie mam pojęcia, co tam się będzie działo, no bo ja z tego, co rozumiem, to osoby jakby indywidualnie można mieć maksymalnie 5 biegów albo 4, nie wiem, w zasadzie. Nie znam tych zasad do końca i to jest trochę dziwne dla mnie, ale wydaje mi się, że to będzie utrudniało po prostu osiąganie jakby super wyników podczas tej imprezy. Ale rozumiem, że będziesz celowała w jak najmniejszą liczbę. Tak, ja będę celowała najlepiej w 3 i to by było w ogóle optymalnie. Wiadomo, że to nie jest takie łatwe, bo podejrzewam, że jak ludzie będą też o tym wiedzieli, no to będzie mocny nacisk na to, żeby jednak dać z siebie wszystko w tych kolejnych etapach i przejść właśnie z tym dużym kurzem, żeby jak najmniej energii to kosztowało, bo wydaje mi się, że właśnie tak można stracić medal. Masz taki swój magiczny zeszyt, dzienniczek, coś takiego, prawda? Tak. Znaczy nie mam, mam po prostu dziennik treningowy. Okej, okay, dziennik treningowy, ale magiczny, magiczny się okazuje, tak. Bo daje super rezultaty, tak. Miejsca, wyniki i medale. Czy jest już zapisany cel na 2024 rok? Cel czy cele? Cele. Ale nie są jeszcze zapisane, ale już mam, że tak powiem, je zwizualizowane, więc pewnie je niedługo zapiszę. Właśnie nawet dzisiaj o tym myślałam, więc mam już, że tak powiem, no mam już sprecyzowane te cele, ale jeszcze nie zapisane. Domyślam się, że mi ich nie powiesz. Myślę, nie. To powiedz mi tylko, jak je konstruujesz. Czy to jest na przykład, że chcę osiągnąć taki wynik, czy że chcę osiągnąć medal, czy że chcę osiągnąć 3 medale na igrzyskach, czy raczej koncentrujesz się na czasach?
Różnie, różnie. Mogę ci powiedzieć, jak to było w tamtym roku. Okej, okay, o tak, chętnie usłyszę. Więc w tamtym roku miałam 3 cele i to było wygranie Mistrzostw Polski, bycie w finale Mistrzostw Świata i złamanie 49,5. Więc były i wynikowe, i medalowe, może powiedzieć, chociaż no medalu w tamtym roku jakoś nie zakładałam aż tak, więc był ten finał, ale wszystkie z nich się spełniły. I to powiedziałabym, że zdecydowanie z nawiązką, tak. No bo finał Mistrzostw Świata, a srebro Mistrzostw tak. Świata, no to jednak mimo wszystko. Czy te cele są więc takie trochę asekuracyjne z twojej strony, żeby faktycznie udało się je spełnić? Czy czasem nie wiem, czy są pobędzie? Asekuracyjne, ale wydaje mi się, że są realne. Ja jestem też po prostu realistką. I no, ja tamte cele w tamtym roku napisałam, nie wiem kiedy, myślę, że w styczniu, właśnie w lutym, więc oczywiście zawsze chciałam mieć medal Mistrzostw Świata i pewnie o tym marzyłam, ale no, patrząc na poprzedni sezon wcale nie było to tak realne, można powiedzieć, to nie było pewne. No, ja jeszcze przed sezonem, zanim zaczęłam biegać, nie byłam jakąś dużą faworytką do tego medalu, tak naprawdę dopiero potem to w sezonie zaczęło się układać, kiedy zaczęłam jeździć na zawody, na diamentowe ligi, gdzieś zaczęłam, można powiedzieć, wygrywać i stawać na podium, to wtedy już ten mój cel zaczął się trochę zmieniać i wtedy już myślałam o medalu, ale wtedy, kiedy pisałam te cele, no sytuacja była trochę inna. Czyli zakładasz, że muszą być też po prostu tak realne, prawidłowo tak. Skonstruowane, żeby były realne. No to jeżeli już mówimy o tych celach, jak one są konstruowane, realne i tak dalej, to czy współpracujesz z psychologiem na co dzień? Znaczy na co dzień nie, ale mam psychologa, z którym zawsze mogę porozmawiać i kiedy mam jakąś potrzebę, po prostu mogę skorzystać z jego porady. Na razie... Wydaje mi się, że wcześniej korzystałam więcej, ale teraz jestem w miarę poukładana, bym powiedziała, w sensie mam poukładane wszystko, co się dzieje, można powiedzieć, podczas startu, podczas tych treningów, jakby wydaje mi się, że mentalnie jest wszystko w porządku, oczywiście też sama nad tym pracuję, staram się wykonywać jakieś wizualizacje, wyciszenie, żeby też potem to przenosić na start czy przed startem, super miałam to dopracowane w tym roku, naprawdę, super mi się spało przed startami. Więc w 2023. Tak, w 2023, więc wydaje mi się, że mam to tak w miarę unormowane, ale w razie jakiejś potrzeby mogę skorzystać i oczywiście korzystam. Igrzyska olimpijskie w Tokio były twoimi pierwszymi debiutanckimi. Tak. Wróciłaś z nich z dwoma medalami, złotym i srebrnym. Będziecie bronić tytułu mistrzowskiego w sztafecie 4x400 mieszanej, wicemistrzostwa olimpijskiego w sztafecie żeńskiej 4x400, plus jesteś wicemistrzynią świata indywidualnie. Czy ty lecisz do Paryża po 3 medale? No super by było, naprawdę super by było. Wiem, że to będzie bardzo trudne, no nie powiem, że prawie niemożliwe, ale na pewno bardzo trudne, ale wierzę w to, że jakiś medal będzie. Nie wiem, no mi też ciężko mówić tutaj na pewno za sztafety, bo no też nie mogę mówić, odpowiadać za formę innych, ale głęboko wierzę w to, że będzie bardzo dobrze, bo myślę, że przed Tokio też niekoniecznie ludzie na nas stawiali i też może niekoniecznie my sami na siebie stawialiśmy. Wydaje mi się, że w damskiej sztafecie to byłyśmy tutaj faworytkami do medalu, ale w miksie wydaje mi się, że nikt na nas nie stawiał i to była duża niespodzianka, ale tam się wydarzyło coś niespodziewanego. Nie, bo naprawdę nie wiem, jak to wyjaśnić, ale wszyscy tam byli w doskonałej po prostu formie i wydaje mi się, że wcześniej nawet Mistrzostwa Polski wcale na to nie wskazywały, bo tam nie było nie wiadomo jakich wyników, jeżeli by prześledzić i u chłopaków, i u dziewczyn na 400, a potem naprawdę wszyscy mieli super formę w tym Tokio, osiągali niesamowite wyniki, więc wierzę w to, że po prostu teraz będzie tak samo, że to jest jakaś magia igrzysk i znowu wydarzy się podobna historia. A jeżeli chodzi o mnie indywidualnie, no to... Na pewno nastawiam się na bardzo dobry wynik, czy na medal, nie wiem, ciężko to określić, nie wiem nawet kto będzie startował na 400, bo tak jak widzisz, Amerykanka prowadziła w tym roku na listach światowych, a na Mistrzostwach Świata wcale nie pojechała, więc nie wiem kto będzie tam startował, no ja będę robiła wszystko, żeby być po prostu w jak najlepszej formie tam i jak najlepiej się zaprezentować. No to na ten moment jak na to patrzysz, to który medal jest bardziej realny, w którejś sztafecie czy indywidualny, Natalii Kaczmarek? Nie wiem, jakby patrzeć na tamten rok, w sensie na 2023, to myślę, że bardziej realny jest mój, no jakby ja przywiozłam medal sztafety, nie przywiozły, ale tak jak mówię, wierzę w to, że nasze i dziewczyny, i chłopcy jakby będą mieli tą formę super w tym roku i będziemy w stanie walczyć o medale też w sztafetach. No mówię, ja nie mogę dać tu za nich słowa, ja mogę odpowiadać tylko za siebie, ale wierzę w to, że wszyscy mają w głowie te igrzyska i że wszyscy będą w takiej formie, że będziemy w stanie po prostu walczyć o te medale. Który bieg jest dla ciebie bardziej stresujący? Indywidualny czy sztafeta? I na który jest ci się łatwiej zmotywować, jeżeli to w ogóle można porównać?
Jeżeli chodzi o motywację, to chyba tak samo, w sensie jakby wydaje mi się, że do każdego startu, przynajmniej takiego na dużej imprezie, podchodzę tak samo. Tak samo jest dla mnie ważny. A jeżeli chodzi o łatwość, to z jednej strony łatwiej się biegnie już sztafetę, bo jestem startolotny, też biegnie się dla kogoś, podejście, jakby są takie duże emocje związane z tym, że biegniemy w grupie i że nie jestem tam sama. Ale wydaje mi się, że stresuję się bardziej przed sztafetą też właśnie i to właśnie dlatego, że nie odpowiadam tylko za siebie. Znaczy jak pobiegnę indywidualnie i coś mi nie wyjdzie, bo mam gorszy dzień czy cokolwiek innego, no to wiadomo, że może być mi przykro i mogę być smutna, ale to będzie tylko moja sprawa, że tak powiem, ewentualnie trenera, ale jakby ja będę brała za to odpowiedzialność i tylko ja będę przez to cierpiała, a jeżeli w sztafecie się coś wydarzy, czy ja pobiegnę słabo, no to wiadomo, że też po prostu trochę to schodzi, spada na innych. Powiedziałaś o tej motywacji, że tak naprawdę nie trzeba cię motywować, bo z tym nie masz problemu, ale co cię motywuje najbardziej? Zakłady z trenerem? Cele w twoim notatniku, sorry, zeszycie treningowym? Czy na przykład nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zostały niedawno ogłoszone za złoty medal? Mieszkanie dwupokojowe, nagroda finansowa w wysokości 250 tysięcy złotych, diament, obraz i voucher na wakacje. Nie powiem, nagrody są kuszące. W tym roku naprawdę, że tak powiem, tutaj Pekal mocno się postarał, bo nagrody są naprawdę niesamowite właśnie z tego, co słyszałam. Ale na pewno wcześniej o tym nie myślałam. Co mnie motywuje? Ja myślę, że generalnie to mnie motywuje po prostu chęć poprawiania się. Ja lubię spełniać te swoje cele, czyli to jest, można powiedzieć, tak pośrednio, bo faktycznie chcę spełniać te swoje cele, które tam sobie zapisuję, czy które mam w głowie, to już nieważne, ale chodzi o to, żeby je realizować i po prostu o to, żeby się poprawiać. Lubię mieć takie poczucie z dobrze wykonanej pracy. A propos tych zakładów z trenerem, no to przed twoim trenerem maraton, tak? Tak jest. maraton. Dlatego, że wywalczyłaś medal mistrzostw świata indywidualny. Tak. Jak często się zakładacie? Ciągle. Chyba co trening. Naprawdę. Często się zakładamy. To są takie małe zakłady. Znaczy to jest duży akurat zakład. To jest duży, ale też było dużą rzecz, można powiedzieć. Ale często się zakładamy. Jak mamy jakieś tam treningi, to się śmiejemy, że ktoś się w ostatniej próbie, bo na przykład, nie wiem, rzucamy, czy tam skaczemy w dal z miejsca, że ktoś się w ostatniej próbie nie poprawi, ten kupuje czekoladę czy coś, więc często... I trener też skacze? Nie, czasami, ale że to się skończyło. Nie, żartuję. Trener rzadko skacze, ale po prostu... jest tak, że jak się poprawisz, to trener kupuje, a jak się nie poprawisz, to ty trenerowi kupujesz. Okay. Czy coś w tym stylu, więc często mamy te zakłady, ale to jest takie i trochę dla zabawy, ale faktycznie też buduje takie napięcie, emocje na treningu, bo faktycznie na treningu czasami jest się trochę trudniej zmotywować, wiadomo, są różne dni, czasami jest tak, że przychodzę i super, chce mi się, no ale się nie oszukujmy, że czasami też przychodzę i kompletnie mi się nie chce, no bo nie wiem, wstałam lewą nogą, więc wtedy to naprawdę pomaga, żeby gdzieś tam się zmotywować jeszcze, zwłaszcza do tych, można powiedzieć, ostatnich prób i jeszcze dać siebie więcej. Od 2017 roku trenujesz z trenerem Markiem Rożejem, no już całkiem sporo, a nawet 16. No to będzie 7-8 lat mniej więcej. Mhm. I co? Cały czas wszystko gra? Tak. Dalej buczy. Tak, wszystko gra. Ja wydaje mi się, wiadomo, bywało różnie też na samym początku. No ja nie byłam najlepsza w grupie. Przyszłam, no nie znałam trenera, byłam młodsza, więc trochę to można powiedzieć inaczej wyglądało. Ale teraz wiadomo, że też dużo, już długo ze sobą jeździmy, więc już teraz lepiej też się znamy, dobrze się dogadujemy. Wydaje mi się, że trener wie, jak do mnie podejść. Ja jakby też wiem... może nie na to mogę sobie pozwolić, może to złe słowo, ale jak też rozmawiać z trenerem, że po prostu jak mam jakieś potrzeby czy cokolwiek innego, to też po prostu to komunikuję. Trener to rozumie i też stara się brać pod uwagę moje zdania, to jest dla mnie bardzo ważne, bo no uważam, że tak jak mówię, po pierwsze jesteśmy tylko ludźmi, więc bywają różne dni i uważam, że to jest jakby taka nasza przewaga nad innymi, to, że po prostu reagujemy z dnia na dzień, czyli jak się coś dzieje, nie wiem, ja się źle czuję, coś mnie boli, to po prostu od razu staram się reagować i nie jest tak, że ja przychodzę i mówię trenerze, nie wiem, czuję się okropnie, albo boli mnie noga, albo coś i trener mówi, że go to nie obchodzi, robimy trening, bo są igrzyska i musimy zdobyć medal. Tylko właśnie mówi, dobra, to może dzisiaj odpuścimy, może przełożymy na jutro, może zmniejszymy, no po prostu jakby stara się słuchać to, co ja mówię i reagować na to na bieżąco. Jak dużo masz do powiedzenia? Ja nie mówię w momencie, kiedy faktycznie przychodzi taki gorszy dzień i o tym, że jesteś gadułą, to muszę usłyszeć. Tylko bardziej o to, że trener ci przedstawia jakiś plan,
a ty już masz, nie wiem, dużą świadomość tego, co działa i nie działa i mówisz, nie, trenerze, to nie, zróbmy to tak, 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 czy siak. Jak bardzo ingerujesz, nie wiem, no, chociażby w plan treningowy ten cały i później te, które są czasami zmieniane? Raczej w cały w ogóle nie ingeruję. Ja no, ufam trenerowi, też po to trenuję u trenera, dlatego że uważam, że jest dobrym fachowcem i dużo osiągnęliśmy wspólnie, więc uważam, że ma jakiś plan na mnie, że wie, co robi i po to u niego jestem, że chcę u niego trenować i chcę robić jakby jego treningi. Więc generalnie w plan taki ogólny nie ingeruję, po prostu się poddaję temu, można powiedzieć. Ewentualnie w plan obozowy, no bo po prostu mówię, ewentualnie gdzie moglibyśmy pojechać, też właśnie staramy się tak dobierać, że tam no, gdzie możemy, to po prostu jeździmy z Konradem, w sensie ja jeszcze z Konradem, no ale wiadomo, że też trener musi jechać ze mną, więc staramy się to jakoś tak układać, w sensie ja mu mówię, gdzie Konrad jedzie, staramy się jakoś tak ułożyć ten kalendarz, jeżeli się da, więc ewentualnie w miejsce, a jeżeli chodzi o plan treningowy, to mówię, raczej na bieżąco, bo po prostu jeżeli przychodzę i widzę plan czasami i no mówię, że na przykład no nie dam rady tego zrobić. Albo właśnie, no nie wiem, czy na siłowni, czy trener mi rozpisze jakieś maksymalne ciężary. Akurat mówi, dzisiaj robimy takie ciężary. Ja mówię, że dzisiaj jest beznadziejny na to dzień po prostu, bo na przykład przyszłam i już czuję się okropnie. No to wtedy to zmieniamy, ale to mówię, to są raczej takie reakcje na bieżąco, a tak to w plan nie ingeruje. Nie jest tak, że przychodzę i mówię, to jest beznadziejne, w ogóle nie robimy tego, bo to nie ma sensu, tylko raczej chodzi tu o moje samopoczucie, czy... no jakieś boleści, można powiedzieć. Czyli rozumiem, że nie wykorzystujesz tego, że to nie jest tak, że co drugi dzień zmieniacie plan, bo nie, ty nie czujesz. Nie, zupełnie nie. No ja lubię ciężko trenować, chcę ciężko trenować, wiem po co to robię, żeby być jak najwyżej, jak najszybciej biegać, można powiedzieć. Więc chcę realizować ten plan treningowy, no ale też wiem, że jakby czasami to nie ma sensu, że po prostu przychodząc i jeżeli, nie wiem, coś mnie boli, czy naprawdę jest bardzo fatalnie, bo nie spałam całą noc, bo cokolwiek się wydarzyło, to ten trening zazwyczaj, pewnie bym go zrealizowała, bo pewnie bym zacisnęła zęby i bym go zrealizowała, ale najczęściej to po prostu moim zdaniem nie ma sensu, bo to się odbije zazwyczaj później. Mówiłyśmy o tym, że Igrzyska w Tokio w zasadzie były pierwszą dużą mistrzowską imprezą po wywalczeniu przez ciebie złotych medali młodzieżowych mistrzostw Europy. No i wchodzisz do tej ekipy aniołków, które już miały kilka medali i mistrzostw Europy, i mistrzostw świata, zgraną ekipę. No i wchodzi taka młoda Kaczmarek, trochę młodsza od całej reszty. Jak cię przyjęły? Jak było? Tak od razu sobie weszłaś się na jestem. Cześć, usta. Nie było do końca tak, bo wydaje mi się, że też właśnie ja wchodziłam, można powiedzieć, takimi etapami, bo właśnie najpierw biegałam. Pierwszy mój występ w seniorskiej sztafecie to było 2018. W Birmingham, na hali. Też biegałam w eliminacjach, potem właśnie biegałam w eliminacjach w Berlinie, więc można powiedzieć, że tak trochę najpierw się tam od tyłu. Nie no, weszłam i najpierw biegałam w tych eliminacjach i wiedziałam, że jestem po prostu słabsza od dziewczyn, ale cieszyłam się, że mogę wspierać tą sztafetę, że jestem na tyle dobra, żeby po prostu gdzieś tam odciążyć dziewczyny i biegać w eliminacjach. Więc myślę, że ta moja droga była po prostu taka poukładana. Najpierw gdzieś tam przyszłam właśnie... No, płynna. Dokładnie. Że się płynna. Nie zorientowały. Dokładnie. Nie no, ale jakby dziewczyny są mega sympatyczne, wydaje mi się, że mamy dobry kontakt, więc po prostu wiadomo, że na początku się trochę jakby stresowałam, bo one się też znały dłużej, gdzieś tam zawsze razem biegały, ja przyszłam jakby trochę sama, bo faktycznie jakby na przykład gościa z Justyną są w podobnym biegu, biegały razem od juniorki, gdzieś tam cała ta droga ich razem szła, można powiedzieć, a ja przyszłam trochę sama, ale super, super mnie, można powiedzieć, przyjęły i myślę, że później to już poszło bardzo płynnie. A zresztą w Tokio była Kornelia, która była dużo młodsza ode mnie i można powiedzieć, że ona przyszła tak znikąd. Jakbyś teraz miała obstawiać skład finału żeńskiej sztafety 4x400 metrów Polek na finał Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024? Nazwiska, że kto 4. Będzie jego? Nie, wydaje mi się, że to jest trudne. Trudne. Mistrzynią Polski halową została Marika, tak, Popowicz, tak, Drapała. Tak, tak. Wydaje mi się, że Marika będzie dużym na pewno wsparciem dla tej sztafety. No nie wiem, jak to będzie wyglądać w lato, ale już w tamtym roku pokazała, że jest w super dyspozycjach, że leży jej to 400, że się poprawia w takim wieku. nie przypominam jej wieku, ale no to jest niespotykane, że ktoś w tym wieku zmienia dystans i jeszcze tak się poprawia. Więc wydaje mi się, że ona będzie dużym wsparciem dla sztafety, ale jestem też ja. Jest też Ania Kiełbasińska, która jest po operacji, ale wierzę w to, że po Tokio miała dużo mniej czasu i biegała świetnie, więc wierzę w to, że teraz też będzie biegać. Jest Iga, która wystartowała na hali i no, jest zdrowa, więc wierzę w to, że też zbuduje tą formę. Trzecia była Kinga, która też jakby zrobiła życiówkę na hali i jest młoda dosyć, więc wierzę w to, że będzie się poprawiać. Jest Justyna, która wraca.
No, Gosia jest po ciąży, więc ciężko tu prorokować. Nigdy nie byłam w ciąży, nie wiem jak się wraca, ale wierzę w to, że jakoś tam jej organizm się zregeneruje i ta forma też przyjdzie, więc jest naprawdę mnóstwo dziewczyn i no nie wiem, jakie one będą w formie w lato, bo wiadomo, że tu ciężko prorokować, ale wierzę w to, że mówię, z myślą o tych igrzyskach, wszyscy będą się tak szykować, że będziemy mieli w czym wybierać. Nie, no powiem ci, że jak pojechałaś tym wachlarzem nazwisk, to mnie uspokoiłaś, no, i stwierdziłam, że w ogóle jednak ludzie, nie? Gdybyś nie była lekkoatletką, to kim bym była? Mm-hmm. Nie wiem. Wjeżdżałaś do tego Gorzowa, do tego liceum, jeszcze nie trenując w klubie, to była klasa o jakim profilu? Chciałam iść na farmację. Chciałam być farmaceutką, nie wiem co chciałam robić, czy myślałam, znaczy bardziej raczej myślałam o jakimś tworzeniu czegoś, myślałam o tworzeniu kosmetyków, czy tego typu rzeczach, ale nie doszło do tego, bo już zaczęłam trenować i moje myśli tutaj szybko skierowały się w innym kierunku, no bo ciężko jest połączyć naukę. Ja uważam, że ciężko. I biochemia wtedy. Tak, że ciężko jest połączyć naukę na wysokim poziomie i trenowanie. No i później iść na takie studia wymagające, bo przynajmniej przy tym, ile my wyjeżdżamy, ja byłam na fizjoterapii, to i tak było trudne dla mnie, bo to uważam, że też jest wymagające. Ale skończyłaś tę fizjoterapię. Skończyłam. Ale było ciężko, byłam zestresowana wtedy i też naprawdę mocno to przeżywałam. Bardziej się przejmowałam wszystkim niż teraz, więc no, były dla mnie momenty trudne. Więc myślę, że jakbym poszła na jakieś jeszcze trudniejsze studia, jak niektórzy idą na medycynę czy coś takiego, no, dla mnie by to było nie do pogodzenia. Okej, ale pytam, że gdybyś nie była jednak tą lekkoatletką, nie było. No tak, no to ogólnie wtedy szłam z myślą o tym, że pójdę na farmację i czy tak by się skończyło, nie wiem. Na pewno jestem umysłem ścisłym i zawsze gdzieś tam było bliżej do tej matematyki, biologii, bo nie odnajduję się w polskim. Więc myślę, że bym poszła coś związanego właśnie w tym kierunku, ale co by dokładnie było? Może bym i poszła na tą fizjoterapię, też jest to jest bardzo ciekawy kierunek, też można pracować ze sportowcami, więc teraz wydaje mi się to bardzo fajne, ale no wtedy na pewno o tym nie myślałam. Pewnie wiele by się zdarzyło po drodze, bo no nie idąc w tym kierunku, pewnie bym była więcej na miejscu, mogłabym poznać innych ludzi. Wierzę w to, że też to, co się jakby dzieje w naszym życiu, to kogo spotykamy, no ma bardzo duży wpływ na to, jak się ono później układa. No to jeszcze wracając do tego właśnie twojego spotkania z Konradem i tego, że od tego pierwszego spotkania trochę czasu już minęło, planujecie ślub. Czy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik? No najpierw igrzyska, a potem wrzesień, tak? Tak. Ale czy wszystko jest zapięte? Nie, chyba nie, ale jakoś tak na luzie do tego podchodzę. Wierzę w to, że będzie dobrze. Wierzę w to, że będzie dobrze i że będzie ładnie. Poczekaj, na balu mistrzów sportu mówiłaś co innego, żeby już wszystko ogarnięte. Nie, jesteśmy, po prostu jakby mamy wszystko zaplanowane, żeby wszystko ogarnąć, ale jeszcze nie wszystko jest wybrane, ale jesteśmy na dobrej drodze. Ale suknia jest. Tak. Piękna. Mam nadzieję. Ale szyje się, czy już wisi w szafie? Nie, szyje się. A, szyje się. Czy planujesz zmienić nazwisko? Bo to jest kolejne pytanie, które nurtuje kolegów, koleżanki, internautów. Tak. Ja wiele razy mówiłam, że planuję zmienić nazwisko. Już dostawałam o to mnóstwo pytań, ale tak planuję. I Kaczmarek Bukowiecka, czy nie, tylko Bukowiecka? Zupełnie. Nie, no to jest, ja nie wiem, jak ja bym się miała podpisywać, po prostu zajmowałoby mi tyle czasu. Ja już mówiłam, generalnie jestem taką raczej praktyczną osobą i uważam, że to jest bardzo praktyczne, żeby mieć jedno nazwisko. Może jakbym miała krótsze, to bym inaczej mówiła, ale podpisywać się Natalia Kaczmarek Bukowiecka to nawet brzmi długo. No i wymienienie przez komentatora dokładnie. I nazwisk dziewczyn ze sztafety. Dokładnie, to by było bardzo trudne. Nie, planuję mieć jedno nazwisko. Kto w waszym związku jest większym gadułą? Ja. Bezapelacyjnie. No. Ale Konrad też ma gadane, prawda? Też jest rozgadany, ale przy mnie jest czasami ciężko. No nie, czasami nie daje dość do słowa, przyznaję się tutaj, pracuję nad tym, bo wiem, że czasami po prostu nie daje innym dość do słowa, ale no tak mam, od zawsze lubię gadać. Jakbyś wymieniła swoje trzy największe zalety? Zalety? Wytrwałość. Muszę pomyśleć. Nie wiem, czy to jest zaleta, czy nie. Jestem prawdomówna. Różnie to ludzie odbierają. Różnie to ludzie odbierają i na przykład jestem punktualna. A trzy największe wady? No i to nie wiem, jak to prawdomówność. Okej. <Okay. laughs> Jestem bezpośrednia po prostu. Jestem bezpośrednia, no i to wydaje mi się, że jednak czasami to jest wada. Jestem bezpośrednia. Jaka jestem...
No, generalnie to, że jestem gadułą, znaczy po prostu czasami przerywam ludziom. I jeszcze jedna, może jestem po prostu... Lubię, jak jest wszystko po mojej myśli. Nie wiem, jak nazwać tą cechę charakteru, ale tak jest. No trudno, no co zrobić. Kiedy nie masz racji, to patrz punkt pierwszy. Tak? No to ostatnie pytanie, ale tu już o cechę sportową. Jaka jest twoja największa supermoc? Tym, że dochodzisz do takich wyników i takich sukcesów. Co na to twoim zdaniem wpływa najbardziej? No myślę, że to, że nie boję się ciężkiej pracy i jestem wytrwała. A pewność siebie? Pewność siebie może trochę też, ale to już bardziej myślę, że podczas samych startów. W sensie, jak już idę na tą bieżnię i po prostu nie boję się biegać, nieważne z kim biegam. Ale wiadomo, że już też muszę być wytrenowana, żeby pokazać się na tej bieżni. A przepraszam, nie było ostatnie pytanie. Dobrze. Było jeszcze jedno dotyczące tej sfery drugiej, ale związanej z takimi wynikami i sukcesami. A jak się odnajdujesz w tej sferze sesyjno-sponsoringowej, social mediowej? Różnie. Nie no, czasami jest tak, że generalnie to lubię, na pewno to lubię i to jest przyjemna rzecz, raczej to nie jest bardzo męczące, ale no czasami jest tak, że gdzieś te obowiązki też się nawarstwią, a ja jednak jestem sportowcem i też lubię się skupiać na przykład na treningu, a te obowiązki czasami są dla mnie trochę męczące, bo po prostu wiem, że jakby no poświęcam mój czas, który bym poświęciła na regenerację na to i jak się to dzieje czasem, to jest okej, ale jak jest tego nagle bardzo dużo, to po prostu mnie to męczy. No i czasami mam tak, że chciałabym się wyłączyć kompletnie ze świata i nic nie wrzucać i w ogóle najlepiej to wyłączyć telefon i wszystko, a to jest bardzo ciężkie, żeby to zrobić, bo no często jest tak, że jednak ludzie czegoś od nas chcą i mamy też jakieś zobowiązania. Ale generalnie to lubię. Lubię też sesje, fajnie. Jakby, w sensie wydaje mi się, że coraz lepiej się odnajduję na tych zdjęciach, bo już parę sesji miałam za sobą i wydaje mi się, że to jest taka fajna odskocznia, żeby też zobaczyć się trochę z innej strony, zwłaszcza jak to są sesje niesportowe, tylko jakieś takie bardziej modowe czy kobiece, żeby zobaczyć się właśnie trochę z innej strony, nie jako na sportsmenkę, tylko na kobietę. To jeszcze jako kobieta? Ale mistrzyni olimpijska, wicemistrzyni olimpijska, aktualna wicemistrzyni świata, przygotowująca się do kolejnych Igrzysk Olimpijskich. Ten twój koszyczek, do którego wpadają, albo inaczej skarbonka, do której wpadają grosze z różnych stron, to z której strony wpada najwięcej? Nie pytam o konkretne kwoty, ale stypendia, związek, nie wiem, PKOL, ministerstwo, sponsorzy, czy pieniądze, które wpadają ze startów w meetingach i ze startów, i z osiągnięć? Myślę, że sponsorzy. Czyli to jest to, co jednak... Tak. Pozwala spokojnie żyć. Myślę, że tak. Chociaż no, ze startami jest różnie. Wiadomo, że im się lepiej startuje, im się więcej startuje, tym się więcej zarabia. No bo to jest oczywiste, więc na to też nie mogę narzekać, bo faktycznie można powiedzieć, że w tym roku udało mi się naprawdę dużo zarobić na tych startach. Ale jednak sponsorzy też są pewni, tak bym powiedziała, no bo nieważne ile bym powiedzmy nie startowała, no to mamy jakieś tam powiedzmy umowy i one obowiązują. A jeżeli chodzi o ministerstwo i takie rzeczy, no to generalnie stypendia nie są jakieś zawrotne, w sensie można powiedzieć, że za te wysokie osiągnięcia, już medal igrzysk czy mistrzostw świata, one są wysokie, ale no, na przykład za medal mistrzostw Europy to jest 3,5 tysiąca złotych? 3,5? Więc no, można powiedzieć, że to nie jest jakoś dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, bo mistrzem Europy też nie zostaje się tak łatwo, tak mi się też przynajmniej wydaje, nawet nie jestem, w sensie indywidualnie, więc nie zostaje się tak łatwo i uważam, że to jest niewspółmiernie mało do osiągnięcia. Chociaż teraz chyba była jakaś rewaloryzacja, jak się mówi? Tak, rewaloryzacja, ładnie to powiedziałaś. Rewaloryzacja, ale nie pamiętam dokładnie, jakie są kwoty, więc też nie chcę kłamać. Okej, ale jednak ten koszyczek sponsorski, tak. No ale wiadomo, że to również wynika z wyników tak naprawdę, które osiągasz i później tego, czy też się odpowiednio pokażesz w social mediach. No i teraz, na sam koniec, obiecuję, więcej nie będzie. Dokończ zdanie. Latem 2024 w Paryżu. Będę startować na Igrzyskach Olimpijskich. Innych deklaracji nie będzie. Nie, ja nie lubię deklaracji. Nie lubię nakładać na siebie presji. Przede wszystkim na siebie samą.
Okej, dobrze. Ja się cieszę z tego, że tam będziesz, bo wierzę, że jak tam będziesz, to po prostu już zrobisz swoje. Ja też w to wierzę. Trzymam za to bardzo mocno kciuki, zdrowia, wytrwałości, a reszta pewnie już w związku z tym przyjdzie. Dzięki. Natalia Kaczmarek, pięknie dziękuję. Dziękuję. Sponsorem programu był Orlen.